Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odpytajce, w której to zajmiemy się zaimkiem osobowym i dzierżawczym. Zaimek jej, zaimek nią, zaimek jej, mówiłem, nią, o niej i wy. Tak. To jest takie zestawienie ciekawych zaimków. I już przechodzimy, słuchajcie. To jest dłuższa odpytajka. Ona trwa, będzie trwała 8-9 minut. Na początku są reklamy, na końcu są reklamy. W środku też jest jedna reklama. Po prostu to jest dla was takie pytanie, czy chcielibyście wspierać mnie i oglądać te reklamy do końca. Dla mnie to też jest jakiś profit, jakaś korzyść. Przechodzimy do zdań. Zdanie pierwsze. Dokąd jedziecie? Dokąd jedziecie? Jeżeli macie pomysł na to zdanie po niemiecku, mówcie. Jeżeli nie, robimy to po niemiecku. Wo fahrt? Puste miejsce. Hin. Wo fahrt? Hin. Gdzie jedziecie, dokąd jedziecie? Może bardziej tłumacząc. Co tam będzie w tym miejscu pustym? Jaki zaimek? Co tam będzie, słuchajcie? Tam będzie ja. Wo fahrt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? To jest pytanie, dokąd jedziecie. Tu chodzi o zaimek wy. Ja, który jest bardzo mało znany, dosyć niepopularny. Statystycznie my jako Polacy bardzo rzadko go używamy w Niemczech, bo jeżeli mówimy do kogoś, no to zwykle przez formę grzecznościową Sie. I w związku z tym ten ja jest niepotrzebny czy nieużywany. Wo fahrt ihr hin? Dokąd jedziecie? Drugie zdanie, słuchajcie. Czy to jest jej brat? Czy to jest jej brat? Wersja niemiecka. Ist das puste miejsce Bruder? Ist das Bruder? Jaki będzie zaimek? Oczywiście i ja. Znowu i ja, nie? To jest to. Ist das ihr Bruder? Słuchajcie, teraz i ja już to nie jest wy. I ja teraz oznacza jej. Jest jakaś kobieta, jakaś dziewczyna i to jest jej brat. Ihr Bruder. Ist das ihr Bruder? To jest to. Trzecie zdanie. Ja z nią rozmawiałem. I teraz, jeżeli znacie niemiecką wersję, powiedzieliście ją, super. Jeżeli jednak byłby problem z tymże zaimkiem, no to robimy to po niemiecku częściowo chociaż. Ich habe mit... Puste miejsce. I chodzi o to, że to mógłby być czasownik gesprochen, ale zróbmy czasownik geredet. Ich habe mit ihr geredet. To jest właściwa wersja. Mit ihr, ponieważ ona w datywie, sie w datywie to jest ja. Czyli tak samo jak wy i tak samo jak jej jako zaimek dzierżawczy. To samo słowo. Ich habe mit ihr geredet. Rozmawiałem z nią. Kolejny przykład. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Wersja niemiecka.
W, Zeit i puste miejsce. Wo seid? I co to będzie? Oczywiście i ja. Wo seid i ja. Gdzie jesteście? Szukam was. Ich suche euch. Ich suche euch. Wo seid ihr denn? To den dodałem jako partykułę modalną. Nie? Dobra. Kolejne. Czy to jest pana syn? Czy to jest pana syn? Wersja niemiecka. Ist das puste miejsce Sohn? Ist das Sohn? Co to będzie w pustym miejscu? Jaki zaimek? Czy to jest pana syn? Ist das Ihr Sohn? Znowu i ja, ale tym razem duża litera. Dlaczego? Bo forma grzecznościowa to wymusza. Ist das Ihr Sohn? Czy to jest pana syn? I facet odpowiada, tak, to jest mój syn. Tak, to jest mój syn. Jak powiecie? Ja, das ist mein Sohn. To już jest chyba proste i łatwe. Kolejne zdanie. Kiedy do niej jedziecie? Kiedy do niej jedziecie? To jest pytanie. Znaczy, że pytanie to wiadomo. Kiedy do niej jedziecie? Pytanie. Po niemiecku. Wann fahrt ihr zu ihr? Wann fahrt ihr zu ihr? Macie dwa razy zaimek ja. Ponieważ w jednym znaczeniu oznacza wy, a w drugim znaczeniu oznacza jej, do niej. Do niej w przypadku. Ale wam powiem, śnieżek pada na mój aparat, będę go musiał suszyć dzisiaj, ale cóż. I ostatnie zdanie. Czy to jest jego dziecko? Czy to jest jego dziecko? Pytanie brzmi. Ist das Kind? Czy to jest jego dziecko? Oczywiście, to jest pytanie, czy das ist das sein Kind? Dziękuję wam bardzo za uwagę, że byliście trochę... Nie, zimny mi nie jest, ale mój aparat wygląda tak mokro, że nadaje się do suszenia. Ale nie dam go na kaloryfer. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Pozdrawiam was serdecznie. Hej.